Brak ograniczeń w imporcie, wprowadzenie nowych ekologicznych rozporządzeń i wzrost kosztów produkcji w Unii Europejskiej spowodowały gwałtowne protesty rolników niemal w całej Europie. Polska, Niemcy, Francja, Belgia, Rumunia czy odległa Hiszpania. Rolnicy i pszczelarze w Unii Europejskiej odczuwają skutki niezrozumiałych decyzji zapadających w Parlamencie Europejskim. Co gorsza, nie jest to jedna, a kilka decyzji, które zapadły na najwyższym unijnym szczeblu z aprobatą reprezentantów państw członkowskich. Przeanalizujmy na chłodno źródła problemów. Kto podjął decyzję? Kto jest za nią odpowiedzialny? W kogo dana decyzja uderzyła? Kto na tym skorzystał? Kto stracił? A kto na tym zarobił? Największym uderzeniem w rolnika jest niespotykany do tej pory na tak szeroką skalę import produktów rolnych z Ukrainy, ale nie tylko. Unia Europejska zniosła wszelkie ograniczenia ilościowe na import pszenicy, kukurydzy, rzepaku, miodu i innych płodów rolnych. Mało tego, Parlament Europejski zawiesił czasowo cła, a aktualnie przedłużył ich zawieszenie do połowy 2025 roku. Od władz Ukrainy, od władz Unii Europejskiej, jak i do pewnego momentu od władz strony polskiej słyszeliśmy, że jest to pomoc dla obywateli Ukrainy i ukłon w pomoc gospodarce Ukrainy w czasie konfliktu zbrojnego. Czy mamy tego potwierdzenie? Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, kto na tym skorzystał i kto na tym zarobił. Przeanalizujmy 10 największych gospodarstw rolnych w Ukrainie. Sprawdźmy, kto jest jego właścicielem i dokąd trafiają pieniądze ze sprzedaży zbóż. Firma Kernel, rejestracja w Luksemburgu, około 360 tysięcy hektarów. Drugie, Ukroland Farming, zarejestrowana na Cyprze. Powierzchnia teoretycznie trudna do ustalenia, ale prawdopodobnie dysponuje około 460 tysiącami hektarów. Trzeci, MHP, zarejestrowana na Cyprze, 340 tysięcy hektarów. Czwarte, TNA Corporate, zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Spółka według doniesień ma około 200 tysięcy hektarów. Piąte, NCH Capital, zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Właścicielem jest amerykański fundusz inwestycyjny, zajmujący się głównie skupem ziemi. Posiada około 200 tysięcy hektarów. Szóste, PIF, zarejestrowany w Arabii Saudyjskiej. Fundusz inwestycyjny kontrolowany przez rodzinę królewską Arabii Saudyjskiej. Około 200 tysięcy hektarów ziemi w Ukrainie. Siódme. Industrial Milk Company, zarejestrowana w Luksemburgu, około 120 tysięcy hektarów. Agroton, zarejestrowana na Cyprze, 94 tysiące hektarów. Astra, zarejestrowana w Holandii, około 90 tysięcy hektarów. Dziesiąte. Newbullon, rejestracja w Ukrainie, około 80 tysięcy hektarów. I te dane pokazują, że zysk z tych olbrzymich firm nie trafia do społeczeństwa ukraińskiego, nie wzmacnia gospodarki ukraińskiej. Zysk w 9 na 10 przypadków jest transferowany za granicę. 3 przypadki na Cypr, 2 przypadki do Luksemburga, 2 przypadki do Stanów Zjednoczonych i po jednym Arabia, Holandia i na końcu właśnie Ukraina. Właśnie to przelało czarę goryczy pośród rolników. Brak kontroli nad dostawami z Ukrainy, a dodatkowo w momencie, gdy cena płodów rolnych jest niższa niż w latach 2012-2014, Komisja Europejska przedłuża zawieszenie ceł, a dodatkowo finalizuje umowę o wolnym handlu z krajami Mercosur, czyli krajami Ameryki Łacińskiej. Umowa, co do której negocjacje odbywały się w 2019 roku i w której nawet słowa nie ma o spełnieniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu, o ograniczeniach w stosowaniu pestycydów i normach na dostarczone produkty. Ta umowa to kolejne otwarcie na szeroką skalę bezcłowych, bardzo tanich produktów jak miód, cukier, wołowina, drób, nabiał, część zbóż, warzyw i owoców. A przypomnijmy, jaka była mowa w 2022 roku. Cytuję, to trzeba tak zorganizować, żeby pomoc dla Ukrainy nie oznaczała bardzo dotkliwych strat dla polskich rolników. Chodzi mu o to, że ukraińskie towary będą być może sprzedawane w Polsce taniej.
No, myślę, że ukraińskie towary są bardzo poszukiwane i oczekiwane i w Afryce Północnej, i w innych krajach, i tam powinny dopłynąć i dopłyną. Import zboża z Ukrainy, czy przewóz, tranzyt zboża z Ukrainy miał powodować różnicę cen, no to pewnie byłoby dobrze. Ale proszę powiedzieć rolnikom, którzy nas słuchają, że przez transport ukraińskiego zboża, nie wiem, oni nie stracą. Zdecydowanie tak. Rolnicy polscy nie stracą na transporcie ukraińskiego zboża. To jest tranzyt, który realizujemy i pomagamy tylko. I tu pragnę podkreślić, że to jest tak naprawdę w interesie rolników, dlatego że jeśli kraje Afryki Północnej nie dostaną tego zboża ukraińskiego, to może się okazać, że w drugim półroczu ceny będą już całkowicie szalały. Stracimy całkowicie kontrolę nad rynkiem zbóż, a jeszcze gorzej, bo stracimy kontrolę w ogóle nad głodem. Ten sprawę mamy załatwioną. Polska i Europa miała być tranzytem dla tanich ukraińskich produktów rolnych do głodujących krajów afrykańskich, a staliśmy się głównym odbiorcą. Dodatkowo z ryzykiem dostaw tanich produktów z kolejnego, tym razem południowoamerykańskiego kierunku. Jednak rolników uderzył nie tylko napływ tanich importowanych płodów rolnych. Przypomnijmy, lata 90. XX wieku to prawdziwy kogel-mogel stosowania środków chemicznych w uprawach. Brak jakichkolwiek norm i wytycznych stosowania środków zwalczających chwasty i szkodniki zbóż. Wysoka skuteczność, ale również wysoka toksyczność doprowadziły w wielu rejonach do wytrucia leśnych zwierząt i ptactwa. Odczuły to również pasieki. W okresie kwitnienia rzepaku, gryki czy innych upraw roślinnych podtrucia i wytrucia pszczół były częstym zjawiskiem. Prowadziło to do wielu konfliktów na linii pszczelarz-rolnik. Tak naprawdę dopiero w XXI wieku, gdy powiązano choroby, w szczególności nowotworowe, wśród farmerów i rolników, zaczęto mocniej przyglądać się problemowi. Wtedy to też głębiej zaczęto sprawdzać substancje czynne w stosowanych środkach. Od dłuższego czasu opryski są małym procentem wśród przyczyn ginięcia pszczół, a wytrucia zdarzają się, ale raczej przez zaniedbania lub błędy rolników. Pszczelarze częściowo osiągnęli sukces, choć nadal brakuje skutecznych procedur i zadośćuczynień w momencie wystąpienia wytruć z winy rolnika. Ale spójrzmy na stosowanie środków chemicznych okiem rolnika. Skuteczne zwalczanie chwastów, szkodników i grzybów to oprócz odpowiedniej pogody gwarancja wysokiego plonu. Trzeba przyznać, że Unia Europejska i laboratoria w skuteczny sposób zakazują stosowania i wycofują z rynku środki, które są wysoce toksyczne dla środowiska, zwierząt, owadów, jak i tych, których trujące pozostałości wykrywane są w plonach i w produktach spożywczych powstających z tych roślin. Ale coś kosztem czegoś. W miejsce wycofywanych skutecznych substancji czynnych, w pestycydach, herbicydach czy fungicydach pojawiają się nowe, często mniej skuteczne, coraz droższe, a z czasem, po dokładniejszym przebadaniu, równie szkodliwe jak te, które zostały wycofane. Z roku na rok zwiększane są dawki i częstotliwość oprysków, a finalnie na stół odbiorcy końcowego nadal trafia produkt, który zawiera chemię, tylko mniej zweryfikowaną. Rolnik zostaje obciążony kosztami coraz to droższej, ale i mniej skutecznej chemii. Jednak nikt by nie miał pretensji, gdyby każdy producent rolny obciążony był takimi samymi rygorystycznymi przepisami. Ale tak niestety nie jest. Ograniczenia i obwarowania dotyczą rolników w Unii Europejskiej. Te toksyczne, szkodliwe, ale dużo tańsze substancje trafiają do krajów, które nie są w Unii, a produkty z ich zawartością trafiają na nasz rynek. Bo kraje spoza Unii mają okres przejściowy, 3 lub 5-letni, na stosowanie, wykrycie ich w importowanych do Unii towarach nie dyskwalifikuje produktu. Rolnik w Zjednoczonej Europie bez względu na koszty musi podporządkować się w ciągu kilku miesięcy od wprowadzenia przepisu pod rygorem zabrania dopłat lub kar. Kolejnym punktem zapalnym, który spowodował te olbrzymie protesty, jest norma GAEC-8. Norma ta nakazała gospodarstwom rolnym, których areał wynosi powyżej 10 hektarów, ugorowanie 4% swojej ziemi. Co można w bardzo prosty sposób przeliczyć, że wymóg Komisji Europejskiej pozbawiał gospodarstw 4% dochodu. Dla osoby niezwiązanej z rolnictwem może się to wydawać niewiele, jednak przy wysokich kosztach obsługi jak orka, siew, opryski, koszenie, dodając koszt nawozów i środków ochrony roślin,
przy niskich cenach za ziarna, to te 4% może stanowić sporą część zysku wielu gospodarstw. Pośród proekologicznych obostrzeń mamy jeszcze kolejne wymogi. Ograniczenie stosowania nawozów o 20% oraz rygorystyczne przestrzeganie płodozmian, czyli zmienność siewu nasion różnych grup. Więc może na koniec podsumujmy i wyciągnijmy wnioski z decyzji, które zapadają na forum Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski podejmuje decyzję w szczytnym celu. Chroni obywateli i konsumenta przed nadmiarem toksyn w produktach rolnych oraz stara się za wszelką cenę osiągnąć równowagę klimatyczną w związku z postępującymi zmianami. Jednak finalnie wywiera olbrzymią presję finansową na rolnikach i hodowcach w Unii Europejskiej, równocześnie dopuszczając znacznie gorsze jakościowo płody rolne z krajów, które wymogów proekologicznych nie stosują po bardzo, bardzo mocno zaniżonych cenach. Brak ceł i nowe umowy o wolnym handlu z Ukrainą oraz krajami Mercosur, czyli krajami Ameryki Południowej, doprowadziły rolników do bardzo ostrego sprzeciwu, a to pomimo wielu zalet Zjednoczonej Europy może uruchomić skrajnie odwrócone reakcje wśród obywateli.